że oni są w stanie przebudować w pewnym zakresie wiatr na ulicy Pachanowskiej, natomiast na ulicy Mostowej wykonać tylko przejście do wierzchu. Więc ja panu powiedziałem tak, że według mnie przebudowany powinien być wiatr na Mostowej ze względu na szanse rozwojowe chodzieży i poprawienia systemu komunikacji w mieście. Natomiast na ulicy Kochanowskiego właściwe byłoby wykonanie przejścia dla wieży. Skonsultowałem ten mój pogląd z panem burmistrzem Kurszem. To taka propos tej komunikacji samorządowej. I on zaprezentował podobny pogląd. Ale od tego pana zażądałem spotkania, w którym udział weźmie przedstawiciel wykonawcy, inwestora, czyli PLK, PKP, przedstawiciel marszałka, starosta i burmistrz. Oczywiście na to spotkanie zabieram kolegę radnego, bo ma jeszcze coś tam do powiedzenia w sejmiku i myślę, że razem będziemy walczyli o to, żeby jeżeli już rzeczywiście nie da się przebudować dwóch wiaduktów w pełnym zakresie, no to żeby przynajmniej wiadukt na Mostowej został przebudowany właśnie w tym takim już nowoczesnym stylu, natomiast na ulicy Kochanowskiego, żeby było wykonane bezpieczne przejście dla pieszych. Mówimy o jakimś tam przepisku niezwiązanym z tym tunelem, który w tej chwili został. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? W związku z tym, że mamy 40.